Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję klawiatury TT eSports by Thermaltake Challenger Go, czyli nowa wersja Challengera, jednej z moich ulubionych klawiatur. Pierwotnego Challengera miałem około 2 lat, była to naprawdę bardzo dobra klawiatura. Testowałem także Challengera Pro, który był podświetlany i miał kilka fajnych funkcji. Natomiast Challengera Go mogę zakwalifikować jako produkt pomiędzy tym podstawowym Challengerem a Challengerem Pro, ponieważ jest troszeczkę tańszy od Challengera Pro, natomiast ma podświetlenie, dość fajne oprogramowanie i ciekawe funkcje. Jeśli chodzi o cenę tej klawiatury, to sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. A tymczasem zapraszam Was do obejrzenia tej szczegółowej recenzji. Zaczynamy! Ok, moi drodzy, tak więc przed nami klawiatura Challenger Go. Jak widzicie, klawiaturka takich średnich rozmiarów, zintegrowana podpórka pod nadgarstki, taka w zupełności wystarczająca do pisania. Przy okazji zobaczcie, pierwsza rzecz, bardzo płaskie klawisze, niski skok. Jeśli chodzi o głośność, to słuchajcie. Powiedziałbym, że standardowa dla tego typu klawiatur. Z ciekawych rzeczy, co warto wiedzieć, zobaczcie, mamy odłączany kabelek w oplocie. Kabel ma prawie 2 metry, więc wystarczy w zupełności dla każdego. Wtyk mamy bardzo fajny, jak to u TT, pozłacany z logo tego producenta. Mamy też paseczek, którym zepniemy sobie nadmiar tego kabla. I mamy tutaj też taki otwór do porządkowania tego kabelka. Mamy też antypoślizgi, bardzo dobre. Podwyższenia, które nie są gumowane, ale w niczym to nie przeszkadza. I mamy też tutaj antypoślizgi. Pokażę Wam bez kabla, jak ta klawiatura się zachowuje, bez podwyższeń, jak przyklejona, opór jest bardzo duży. Z podwyższeniami jest również bardzo przyzwoicie. Teraz ją podświetlimy i zobaczymy dalsze cechy. Ok, mamy ją podświetloną. Ja zmniejszę oświetlenie, żebyście zobaczyli, jakie jest mocne to podświetlenie klawiatury. Więc moim zdaniem jest troszeczkę za słabe. Natomiast wszystko jest w miarę czytelne. Zobaczcie, mamy tryb pulsowania, czyli ten tryb oddychania klawiatury. I mamy kilka poziomów jasności wyłączone. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I to jest w tej chwili najjaśniej. Tak więc w kamerze wydaje się, że świeci dość mocno. Natomiast tak na żywo mogłaby troszeczkę intensywniej. Jak widzicie, też logo TT mamy podświetlane, bardzo fajnie to wygląda. Moi drodzy, mamy po bokach 5 klawiszy z tej strony i 5 z tej strony, które są do makr. Mamy też, zobaczcie, fajne podświetlenie boczne tej klawiatury. Aha, tutaj widzieliśmy kabel, też przypomnę Wam, że mamy dwa porty USB 2.0, czyli taki hubik. I mamy, moi drodzy, sporo przycisków multimedialnych. Mamy przycisk FN, który nam włącza drugą funkcję. I mam tutaj kontrolę multimediów. Do tyłu play, pauza, do przodu stop. Wyłączenie dźwięku, ciszej, głośniej. I tutaj mamy też kontrolę właśnie podświetlenia i przełącznik trzech profili. Widzicie, tutaj lampka się nam zaświeciła i kolory oznaczają nam poszczególne profile. Tak więc możemy tutaj sobie naprawdę sporo zaprogramować. Jak widzicie, klawiaturka bardzo płaska, przy okazji fajnie wykonana. Układ klawiszy standardowy, ponieważ mamy długi backspace, enter, tak jak w większości klawiatur dla graczy, czyli mały, długie shifty i pełnowymiarową spację. Czyli jeśli nie przeszkadza Wam taki mały enter, to jak najbardziej fajnie będzie się Wam jej używało. Jeśli chodzi o jej prędkość, oczywiście mamy tutaj 1000 Hz próbkowania, czyli każda komenda przekazywana jest do komputera z opóźnieniem zaledwie 1 milisekundy, co oznacza po prostu bardzo szybką klawiaturę do gier komputerowych i w grach sprawdza się świetnie. Yeah.
I moi drodzy, podsumowując, Challenger Go, jedna z najfajniejszych klawiatur membranowych, niemechanicznych, które dane mi było testować w ostatnich miesiącach. Na pewno najfajniejsza jak na razie w tym roku. Naprawdę bardzo fajna, jeśli ktoś lubi płaskie klawisze o niskim skoku. Wtedy myślę, że będziecie po prostu w niebo wzięci. Klawiatura podświetlana z hubem USB, z dodatkowymi klawiszami do makr, z klawiszami multimedialnymi, czyli ma po prostu wszystko, czego do szczęścia potrzeba. Dlatego myślę, że produkt w tej cenie jest naprawdę bardzo dobry, bardzo udany i zasługuje na wysoką ocenę. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to że podświetlenie jak dla mnie jest troszeczkę za słabe. Natomiast tak jak powiedziałem, osobom lubiącym klawiatury o niskim skoku klawisza, o płaskich klawiszach, na pewno mogę ją polecić. Za chwilę jeszcze ocena końcowa. Przypomnę tylko, że cenę tej klawiatury sprawdzicie sobie w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!